dla Was filmik z Waszej ulubionej serii, której już od bardzo dawna nie było u mnie na kanale i aż sama dziwnie się z tym czuję, że tyle miesięcy nie nagrywałam tego typu filmików, bo są to ulubieńcy miesiąca, którzy pojawiali się na moim kanale praktycznie co miesiąc. I mimo tego, że jest już połowa sierpnia, to stwierdziłam, że nagram ulubieńców lipca. Początkowo chciałam nagrać ulubieńców wakacji, ale szczerze nie mogłam się doczekać tego filmiku, więc stwierdziłam, że zrobię osobno ulubieńców lipca i sierpnia, bo też mam sporo rzeczy, potem tamten filmik byłby za długi. Także standardowo wracam do Waszej i chyba mojej też ulubionej serii, czyli serii ulubieńców miesiąca. Jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu, mam Wam w tym miesiącu do polecenia moje dwie ulubione pomadki, Kylie Jenner. Są to słynne lip kity, które mogliście i nadal możecie w sumie kupować na stronie Kylie z jej kosmetykami. To dzisiaj jest wielki show na te pomadki. Ciężko było je zdobyć na samym początku, teraz Kylie już jakby ma tak duże zapasy, że czasami przez kilka dni one normalnie są tam dostępne. Moje dwa ulubione kosmetyki właśnie od Kylie w miesiącu lipcu to te dwa lip kity w kolorze Coco Cay i Exposed, czyli ten piękny taki różowy kolor, który mam akurat na ustach. I ten piękny nudziak, według Kylie najbardziej perfekcyjny nude. To też zależy od tego, jaką macie karnację, jakie macie włosy, jaką macie urodę, bo te kolory tak naprawdę na każdym wyglądają inaczej. Stąd też mam do Was pewne pytanie, czy chcielibyście zobaczyć, jak te kolory wszystkie, które mam, wyglądają na mnie. Fajne kolory na wakacje, bo jasne, ciemne kolorki, wydaje mi się, te, które mam, będą bardziej fajnie wyglądać jesienią czy zimą. Te jasne, fajnie właśnie na wakacjach używałam ich codziennie. Wytrzymałość tego produktu na ustach jest po prostu jak dla mnie niemożliwa, bo ja używając tego rano, praktycznie cały dzień mam to, mogę jeść, pić i nic się kompletnie z tym nie dzieje. W zestawie macie tutaj ten lip kit i macie też do tego konturówkę. Drugi produkt, jeśli chodzi o kosmetyki, są to perfumy. Perfumy Marka Jacobsa o zapachu Daisy. To zawsze były takie moje wymarzone perfumy. Na każdej strefie wolnocłowej, na każdym lotnisku zawsze wąchałam ten jeden zapach. I marzyło mi się, żeby go mieć, bo jest przepiękny. Dostałam na moje 18 urodziny od takiej pyskatowicy właśnie te perfumy. Bardzo im jeszcze raz dziękuję, bo uwielbiam ten zapach. Ostatni produkt, jeśli chodzi o kosmetyki, to Lancaster, czyli krem do opalania. Powiem Wam szczerze, że zawsze kupowałam obojętnie jaki krem. Nie przywiązywałam do tego większej uwagi. Kupowałam taki, jaki znalazłam akurat w drogerii, jaki był na promocji i jaki wydawało mi się, że będzie ok. W tym roku pierwszy raz postanowiłam zainwestować i zapłacić o wiele więcej tak naprawdę i większość może stwierdzić, że jest to przepłacanie. Powiem Wam szczerze, pierwszy raz w tym roku się opaliłam, a nie spaliłam. Mam dosyć jasną karnację i nawet moi znajomi zauważyli, że w tym roku wracając z wakacji pierwszy raz się opaliłam. Ja też byłam w szoku, tym bardziej będąc na Dominikanie, gdzie to słońce było naprawdę mocne. Skorzystałam z polecenia Jessiki Mercedes, która właśnie mówiła o tym, że też tego stosuje. Przechodząc do rzeczy, zacznę od walizek, których teraz Wam tu nie pokażę, bo są one bardzo duże. Natomiast zobaczycie tutaj zdjęcie moje z tymi walizkami, które było na moim Instagramie. Walizki, o które dostawałam masę pytań, odkąd pokazałam Wam je na Snapchacie czy właśnie na Instagramie. Powiem Wam szczerze, przepiękne i bardzo praktyczne walizki, to jest ważne. One są takie od środka dwustronne, zresztą możecie sobie zobaczyć na stronie dokładnie. Mają też fajne, dużo kieszonek. Walizka też fajna, bo na czterech kółkach, więc można ją prowadzić obok siebie. No i poza tym mają bardzo fajne wzory, także ja Wam podlinkuję stronkę z tymi walizkami w opisie. Naprawdę, jeśli szukacie dobrych, porządnych, fajnych walizek, to te mogę Wam zdecydowanie polecić. Teraz polecę coś z ubrań. Coś, z czym nie rozstawałam się w te wakacje i nadal się nie rozstaję. Mój ulubiony bomber z Zary. Słynny bomber taki brzoskwiniowy z tym napisem Kalifornia. Golden State. Dnia, kiedy go kupiłam, chodziłam w nim praktycznie cały czas. Dalej, ostatnia rzecz, chciałabym Wam polecić, to moje buty. Buty espadrille, które zakupiłam sobie w czerwcu. Tak, w czerwcu. I powiem Wam szczerze, że są to jedne z moich ulubionych butów teraz. Są takie typowo fajne na lato. Można je ubrać dosłownie do wszystkiego. Są mega wygodne. Dobra, dalej mam Wam do polecenia pewną aplikację. Właściwie jest to gra na telefon, która się nazywa Best Fiends. I powiem Wam szczerze, że na początku jak Ania mi o niej powiedziała, to mówiła, dobra, jakaś beznadziejna gra, w ogóle o czym Ty mi mówisz. W tej chwili jestem tak to wciągnięta, że jestem na ponad 100 którymś poziomie. I jak tylko tam załaduje mi się kolejna energia, to wchodzę w tą grę i z powrotem w to gram. Powiem Wam, że bardzo wciągające, bardzo prosta gra, tak naprawdę nie polegająca na niczym trudnym. Trzeba tam łączyć ze sobą takie same kolorki tych różnych listków i kwiatków i tak dalej. Ale jednak bardzo wciąga, bo każdy poziom to też inna misja, inne zadanie, inne rzeczy trzeba zrobić. No i przy okazji, wiecie, jak Wam się nudzi, czy na przykład, nie wiem, podróż samolotem, podróż pociągiem, czymkolwiek, możecie sobie zagrać w taką grę.
mówię Wam, że od razu czas szybciej zleci. Przechodząc teraz do wydarzeń, mam Wam do powiedzenia o kilku rzeczach, które się wydarzyły w lipcu. Pierwszą oczywiście jest 4th of July, czyli jedno z moich ulubionych świąt. Jak zwykle spędziłam je z rodziną w Jeffsie na amerykańskim posiłku, kolacji, obiedzie. Powiem Wam, że bardzo, bardzo mi się podobało. Bardzo miło mnie tam ugoszczono, także bardzo fajnie wspominam ten dzień. Kolejną ważną rzeczą było to, że udało mi się w końcu zobaczyć Baracka Obamę. Jeśli jesteście na moim kanale od dawna, bardzo, bardzo dawna, to znacie całą tą historię, wiecie, o co chodzi z dziadkiem i tak dalej. To jest bardziej, wiecie, taka śmieszna historia nawiązująca do mojego dzieciństwa i tak dalej. Ale powiem Wam, że po tylu latach w końcu mi się to udało. To była jego trzecia wizyta w Polsce i za każdym razem jak on był, ja nie mogłam jechać wtedy do tej Warszawy i byłam za każdym razem tak na siebie zła, że nie zrobiłam wszystkiego, żeby tam pojechać. I w tym roku powiedziałam sobie, kurczę, jest to w sumie ostatnia szansa. Jest to jego ostatni rok bycia prezydentem, właściwie już niecały, zostało mu dosłownie kilka miesięcy. I stwierdziłam, że już jako prezydent na pewno tutaj do Polski nie przyjedzie, jako prezydent Stanów. Więc stwierdziłam, ostatnia szansa tak naprawdę. Pojechałam do tej Warszawy, stałam 4 godziny pod jego hotelem, żeby zobaczyć jego wyjeżdżającą limuzynę i zza limuzyny jego uśmiechającego się i machającego do wszystkich. Także powiem Wam szczerze, ja jestem spełniona, jestem mega szczęśliwa, że mi się udało i po prostu to był super dla mnie dzień. Jeśli chodzi o lipiec, to przede wszystkim moje wakacje, z których zobaczycie niedługo vlog, wakacje na Dominikanie. Powiem Wam szczerze, nie byłam do tej pory jeszcze w ładniejszym miejscu niż to. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na Ziemi jest mnóstwo ładniejszych, ale ja do tej pory, w tych, w których byłam, to muszę stwierdzić, że Dominikana chyba była takim moim ulubionym. No i oczywiście jeszcze obóz w Hiszpanii z fanklubem, obozy młodzieżowe, gdzie spędziłam bardzo fajne 5 dni w Hiszpanii, także pozdrawiam wszystkich, którzy tam byli. Również bardzo fajnie, miło spędzony czas. Przechodzimy już do mojej ulubionej ostatniej kategorii, czyli do muzyki. Mam Wam do polecenia kilka fajnych piosenek. Tak naprawdę ciężko mi było wybrać moje ulubione. Pierwsza piosenka to słynne Don't Let Me Down. Na pewno bardzo dobrze Wam znane. I druga piosenka Roses. Ulubiona moja piosenka też w ostatnim czasie. Zaraziłam się nią w sumie przez Paulinę i Konrada, także ich pozdrawiam, jeśli to oglądają. Piosenka Ocean Drive. Naprawdę mega wakacyjna i będzie mi się teraz na pewno kojarzyć z moimi wyjazdami właśnie z tych wakacji. Dalej piosenka My House. Dalej słynna ostatnia piosenka, wielki hit tak naprawdę, Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Powiem Wam szczerze, że to była moja jedna z ulubionych piosenek lipca, dopóki nie pojechałam do Hiszpanii, gdzie ona w radiu leciała dosłownie 3 razy dziennie. Nie przesadzam, dosłownie. Co słyszeliśmy radio, to leciała właśnie ta piosenka i po tym wyjeździe stwierdziłam, że już nie mogę jej słuchać, ale do tego czasu naprawdę była to jedna z moich ulubionych piosenek lipca. Nie wiem, czy jest ulubieńcem lipca, ona jest moim ulubieńcem już od czerwca, nawet maja, nawet nie wiem kiedy. To jest piosenka mojego życia w ostatnim czasie, śmiem twierdzić. Naprawdę jest to moja ulubiona piosenka, tak totalnie, totalnie. Jest to piosenka Little Mix, Secret Love Song. Ta piosenka jest tak piękna, ja ją uwielbiam, mogę jej słuchać zawsze, wszędzie, o każdej porze. Puszczałam Wam ją 1000 razy na Snapie, więc mam nadzieję, że ją bardzo dobrze kojarzycie. A jak nie, to musicie jej posłuchać, bo ja zaraziłam nią wielu moich znajomych tak naprawdę. Ostatnia już piosenka, o dziwo będzie to piosenka polska zespołu Video. Jakoś tak ostatnio w samochodzie mieliśmy płytę, bo moja mama bardzo lubi Video i tak słuchaliśmy tej płyty i polubiłam. No, na nowo zaczęłam słuchać tej piosenki, bo już kiedyś ją też uwielbiałam, ale to kilka lat temu. Piosenka Fantastyczny Lot, myślę, że bardzo dobrze Wam znana. Ja po prostu
Uwielbiam, 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 jeszcze raz uwielbiam. Nagadałam się trochę, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, bo dużo miałam pytań. Tak naprawdę najwięcej pytań w ostatnim czasie było o to, dlaczego nie ma ulubieńców, czy ulubieńcy jeszcze kiedykolwiek na moim kanale się pojawią, co się z nimi stało, więc ulubieńcy wracają od tego dnia. Będą już regularnie, mam nadzieję, co miesiąc, bez żadnych wielkich zmian. Także dajcie koniecznie znać, co byli Wasi ulubieńcy w tym miesiącu, dajcie standardowo kciuka w górę, jeśli tak samo jak ja lubicie tą serię. I to chyba tyle. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa, pa!